Co nowego w styczniu 2024 roku? W przypadku rozszerzenia analiza historii czasowej można użyć akcelerogramów. Najpierw należy wybrać akcelerogram jako typ analizy przypadku obciążenia. Jako użytkownik możesz ręcznie wprowadzić wykres przyspieszenie czas lub uzyskać dostęp do danych sejsmicznych z naszej biblioteki. Ulepszyliśmy również przenoszenie obciążeń z innych modeli. Od teraz możliwe jest stosowanie sił podporowych z tak zwanych modeli nadrzędnych jako wolnych obciążeń skupionych na powierzchniach. W tym celu współrzędne obciążenia i odpowiednia powierzchnia bieżącego modelu są łączone z węzłem podporowym modelu nadrzędnego. Podczas obliczeń siły podporowe są następnie przenoszone z jednego modelu na drugi. Wprowadziliśmy również nową, wspaniałą funkcję do analizy wiatru. Teraz można zdefiniować własne zmierzone wartości ciśnienia wiatru jako punkty wyników w programie RFM. W tym celu należy wybrać dokładne położenie punktu pomiarowego na modelu, zdefiniować zmierzone ciśnienie wiatru oraz powierzchnie, które mają zostać uwzględnione w interpolacji. Wartości te są następnie przetwarzane w tle przez RWind i uwzględniane w analizie statyczno-wytrzymałościowej. Teraz można ustawić ortogonalne wyrównanie widoków również w przypadku układów współrzędnych zdefiniowanych przez użytkownika. Jest to pomocne w przypadku modeli, które są nachylone w pierwotnym układzie współrzędnych. Najpierw utwórz nowy układ współrzędnych z prawidłowym położeniem i nachyleniem osi. Widoki w kierunkach U, V i F są dostępne w narzędziu ViewCube i na pasku menu. Nowością są również obliczenia odporności ogniowej na powierzchniach. Funkcja ta jest początkowo dostępna dla Eurokodu 5 i normy szwajcarskiej SIA 265. W konfiguracji można określić m.in. czas trwania odporności ogniowej oraz boki narażone na działanie ognia. Następnie obliczenia przeprowadzane są metodą przekrojów zredukowanych. W tym przypadku redukcja jest wprowadzana przez grubość powierzchni. Jak zawsze, wszystkie inne zaplanowane i już zaimplementowane funkcje są wymienione w ekstranecie.